Witam serdecznie, drogie braterstwo, tutaj na naszym spotkaniu, jak i tych, którzy przez odbiór będą z nami towarzyszyć w rozmyślaniu nad dobrym, świętym słowem. Pozdrowienia przekazywałem w dniu wczorajszym. Dzisiaj, wczoraj nie mogłem sobie darować tego, że zapomniałem podziękować o waszym zaproszeniu. Bo przecież to dzięki waszemu zaproszeniu i waszej woli mam ten przywilej, że mogę być w społeczności z wami. No i na miarę swoich możliwości usłużyć wam Słowem Bożym. Bardzo dziękuję za ten przywilej. I dzisiaj, drogie braterstwo, będziemy mieli dwie lekcje. Pierwsza nosi tytuł Dwa różne usługiwania Ewangelią. To będzie nasze rozważanie oparte o drugą Księgę Królewską, 5 rozdział. Zanim odczytam, to parę słów tylko wprowadzenia uczynię. A więc będę się starał przedstawić dwie postaci. Postać proroka Elizeusza, który jawi się w tym opisie jako pozytywna postać, dobry człowiek, który dokonuje uzdrowienia syryjskiego hetmana wojsk Namana. I co charakterystyczne, że czyni to bezinteresownie, a nawet w warunkach, kiedy ten chciał mu tam zapłacić i odwdzięczyć się, prorok mówi: nie, ja żadnej opłaty za swoją usługę nie przyjmuję. Dla nas to jest dzisiaj dziwne, bo dzisiaj ludzie za byle co żądają zapłacenia, prawda? A więc prorok Elizeusz jawi się jako bardzo pozytywna postać. Ale opis również podaje nam jego sługę, Gezego, który z kolei jawi się jako postać negatywna. Dlaczego negatywna? Bo on przeszyty samolubstwem do tego stopnia był zaangażowany, że posłużył się wieloma złymi rzeczami. Choć sam nic nie przysłużył się do tego, żeby Naman był uzdrowiony. On w tym udziału nie brał, tylko był obserwatorem po prostu. Ale przeszyty tą ideą samolubstwa nie mógł sobie podarować takiej okazji, widząc kosztowności, z którymi Naaman przyjechał do proroka Elizeusza. Oczywiście ja z tego rozdziału mam 3 tematy opracowane. W ogóle o uzdrowieniu Naamana, to też jest bardzo ciekawy temat, cała procedura i tak dalej. No i również w tym opisie mamy przedstawiony wątek dotyczący, że Naaman 7-krotnie miał się zanurzyć w wodzie Jordanu. I to brat Barton w swoim opisie w tej książce Echa Pielgrzyma pięknie nam przedstawia. Może kiedyś tego wątku dotknę. Ale póki co to przeczytajmy opis 5 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Ja postaram się przeczytać z nowego przekładu. Proszę śledzić wraz ze mną. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej.
Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Namana, mojego sługę, abyś uleczył go z trądu jego. Lecz król izraelski przeczytał ten list, rozdarł szaty swoje i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł szaty swoje, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś szaty swoje? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nie przyjmę nic. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla sługi twego, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rymona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Ramona. Niech Pan będzie pobłażliwy dla sługi twego w tej sprawie, w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Namanem.
A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli na wzgórze, odebrał to z ich rąk, złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. A więc, mili braterstwo, ten opis ujawnia nam te dwie postaci. I oczywiście tutaj mowa jest o tym, że ów hetman syryjski był dotknięty trądem. Choroba trądu to okropna choroba, to choroba nieuleczalna. Ona bardzo dobrze wskazuje na grzech w jego różnych formach, przed którym ludzie sami się nie są w stanie obronić, nie są w stanie wyzwolić się. Tak jak na chorobę trądu nie było lekarstwa, tak sam człowiek o swoich siłach nie jest zdolny z grzechu się uwolnić. Ludzie są różni. Jedni mówią: grzechu nie ma. Grzech to tak naprawdę, to jest taki punkt, że człowiek jest w stanie sam się wyzwolić z niego. Coś w rodzaju jak Naaman myślał początkowo: przecież jeżeli cała sprawa ma polegać na umyciu się w wodzie i będę uzdrowiony z trądu, to lepiej było w czystych wodach damasceńskich się umyć. Tam nasze rzeki są lepsze, czyściejsze. Woda jest czyściejsza, krystaliczna woda, niż w rzece Jordan, która woda jest nieczysta, zanieczyszczona. Tak myślał początkowo Naaman. Dopiero gdy początkowo, jak czytaliśmy, on był oburzony, ale słudzy mu mówią: słuchaj, panie, on ci nie zadał wymogu. Umyj się, a zobaczysz. No i oczywiście prorok Naaman skorzystał z tego i 7 razy zanurzył się, tak jak Elizeusz mu o tym mówił, żeby się 7 razy zanurzył i zostanie uzdrowiony. I stało się to faktem. Wtedy oczywiście Naaman nawrócił się. Wyznał, że jedynie Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem, w odróżnieniu od bożków pogańskich, którzy różne kulty kazali uprawiać ludziom i ludzie im ufali. Tak dzieje się również z ludźmi. Jak przekonają się, że ludzkie sposoby zawodzą, są bezradni, dopiero wtedy mogą uznać Boga jako sprawcę, który może człowieka uwolnić z pewnych rzeczy, ze zła, z grzechu, z degradacji, może spowodować uzdrowienie. W naszym śpiewniku mamy pieśń numer 124, która mówi: pośród hucznej życia fali mędrzec życie zgłębić chce, bada z bliska i z oddali,
w nieskończone dzieło Twe. I tam ta pieśń opisuje, że w pewnej chwili ów mędrzec wraca do Boga i poznaje, że człowiek sam nie jest w stanie się wyzwolić. Trudno dziwić się Namanowi, bo jak czytaliśmy, kiedy on wybierał się do proroka Elizeusza właśnie w nadziei, że zostanie uleczony, no to trudno mu się dziwić, że on wziął i srebro, i złoto, i szaty kosztowne, ponieważ myślał, ponieważ rozumiał, że procedura jego uzdrowienia będzie kosztowna, więc trzeba będzie jakoś się wypłacić. No i oczywiście po uzdrowieniu, ja to mówię skrótowo, po uzdrowieniu ów hetman wraca do proroka Elizeusza i chce mu ofiarować, no w akcie podziękowania za uzdrowienie. Ale czytaliśmy, że prorok Elizeusz kategorycznie zrezygnował z tego. Mówi, żadnym sposobem, jako żywy Pan, nie przyjmę od Ciebie żadnych kosztowności Twoich. Oczywiście w samym przyjęciu, gdyby Elizeusz prorok przyjął, nie byłoby to nic złego, tym bardziej, że mógłby to, że tak powiem, użyć dla biednych ludzi w Izraelu, których tam nie brakowało, jako pomoc. Ale prorok uznał, że lepiej będzie nie przyjmować żadnej korzyści, to podniesie zacność, dostojeństwo Pana Boga, bo on mówi, że to on działa w imieniu, jest prorokiem. Mówi, niech się ten Syryjczyk dowie, że jest prorok w Izraelu, czyli ktoś z upoważnienia Bożego, kto może pewne rzeczy dokonywać. Dalej, tak będzie lepiej dla podniesienia prestiżu jego jako proroka Bożego i wreszcie mówi, to okaże się bardzo pozytywne dla samego Namana, bo to będzie przekonywujące na wskroś, że to Bóg zadziałał w sprawie jego uzdrowienia. Dlatego, że cokolwiek wziął prorok od Namana, to w umyśle Namana mogłaby się zrodzić myśl, że jego uzdrowienie było skutkiem wymiany pewnej. Dałem mu towary, dałem mu kosztowności, no i za to zostałem uleczony. Tak jak to dzisiaj często my widzimy, prawda, w relacjach międzyludzkich. Jak z opisu wynika, nieprzyjęcie przez proroka Elizeusza tego daru, który Naman chciał mu wręczyć, tak bardzo podziałało na niego, że spowodowało jego nawrócenie i wyznanie, że tak naprawdę to prawdziwym Bogiem jest Bóg Izraela, w odróżnieniu od tych bożków pogańskich. Jakie wynikają z tego relacje w nawiązaniu do służby Ewangelią? A oto takie, że prawdziwi słudzy Ewangelii, choć ponoszą trudy, choć ich służba wymaga pewnych wyrzeczeń, nakładu, nierzadko straty związanej z wypełnianiem ich misji i mogliby za to otrzymać jakąś rekompensatę. To nie byłoby niczym złem. Ale oni z tego rezygnują, ponieważ uważają, że tak będzie lepiej. Tak będzie chwała Boga bardziej podkreślona, ich urząd i to bardziej wpłynie na człowieka, który doznaje uleczenia z choroby bardzo ciężkiej. A więc prawdziwi słudzy Ewangelii są przekonani, że tak będzie lepiej dla dzieła, które oni reprezentują, dla nich samych i dla tych, którzy w tym dziele usługują. I przywołam tutaj pewien cytat z teraźniejszej prawdy na tę okoliczność. I mówi tak, ten cytat, czytam. Dary ofiarowane
zostały Elizeuszowi wraz z następującą mową. Oto teraz poznał, że nie masz Boga na wszystkiej ziemi, tylko w Izraelu. Przetoż weźmij, proszę, te upominki od sługi Twego. Jednak Elizeusz odrzekł, jako żywy Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie wezmę, a choć przymuszał go, aby wziął, przecie nie chciał. Gdyby Elizeusz przyjął ofiarowane mu pieniądze, mógłby niewątpliwie jako prorok pański wykorzystać je dla dobra swej misji lub dla dobra biednych w Izraelu. Jednak z pewnością uczynił lepiej, odmawiając ich przyjęcia. Podobnie rzecz się ma i z tymi sługami Pana, którzy oddają swoje talenty i czas, aby mu służyć. Nie można powiedzieć, że byłoby źle, gdyby otrzymali pewne zadośćuczynienie, zapłatę. Nie można powiedzieć, że słudzy pańscy nie zasługują na żadną rekompensatę, lecz wierzymy, że z zasady Pan będzie lepiej uwielbiony, jeśli ci, którzy mu służą, będą bardziej dbali, aby oddzielić i odłączyć służbę prawdzie od jakichkolwiek korzyści materialnych. Pan, który jest właścicielem wszystkiego złota, srebra i bydła na tysiącach wzgórz, jest w stanie zatroszczyć się o swe dzieło i wszystkich swych sług, a wierzymy, że otrzymuje on większą cześć, gdy słudzy zwracają się do niego i ufają w jego opatrzności, niż gdy przyjmą cokolwiek w formie zapłaty za udzielanie jego łaski. Tak autor używa tego sformułowania. I można powiedzieć tak, że prawdziwy, szlachetny, niesamolubny sługa Ewangelii w swojej świadomości wie, że każda teraz odebrana zapłata za jego służbę pomniejsza wartość nagrody należącej do przyszłości. Pięknie na to Pan Jezus wskazał w Ewangelii Mateusza. Przywołam, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 1 do 4 tekstu i tekst 16. Pan Jezus mówi tak, strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie, jeżeli teraz będziecie odbierać to. Przetoż gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bużnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby jałmużna twoja była w skrytości, a ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda. A gdy pościcie, nie bądźcie smętnej twarzy jako obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Czyli Pan Jezus mówi, jak ktoś za swoją posługę już teraz odbiera zapłaty, to nie może spodziewać się dwóch zapłat w przyszłości również. No i jeszcze inne teksty można by było przytoczyć na tę okoliczność. A więc, drodzy braterstwo, nasi bracia, czy to w zborze lokalni, czy bracia, którzy usługują na szerszym polu, czynią to w sposób bezinteresowny, bez pobierania opłat. Ich usługi nie są płatne. W świecie, w nauce, biznesu widzimy tam, że ludzie pobierają opłaty za swoje usługi. Na przykład dwaj byli prezydenci polscy, pan Kwaśniewski i pan Wałęsa, często jeżdżą do Stanów i wygłaszają tam różne wykłady, biorą udział w sympozjach naukowych i otrzymują za to honoraria, prawda? A więc w naszym wypadku nie jest tak.
Naszym wykładowcom nie płacimy żadnych honorariów. Nawet myślę tak, że nawet gdybyśmy próbowali im zapłacić, to oni by odmówili tego. Coś w rodzaju jak prorok Elizeusz. Mówi, żadnym sposobem. Ja to czynię w sposób bezinteresowny, z przyjemnością, jako wolontariusz. Bo na tym właśnie polega głoszenie prawdy, żeby ona była głoszona bezinteresownie, uczciwie, bez pobierania za to zapłaty. Tak jak Pan Jezus powiedział słowami Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To prawdziwy sługa Ewangelii ma tą przyjemność, ma tą satysfakcję. To jest dla niego nagrodą, jeżeli może kogoś pocieszyć. Jeżeli komuś może dać dobrą doradę. Jeżeli kogoś może wyprowadzić z błędu. Przedstawić mu prawdę. Słowem, jeżeli cokolwiek może uczynić dla dobra drugiego, to to już dla niego jest satysfakcją. To już dla niego jest wystarczającą nagrodą. I kto ma tę świadomość, działa w takim duchu, działa, by szerzyć prawdę i dobro, z tego powodu czuje się już uszczęśliwiony. To jest jego nagroda. Głoszona nauka, prawda, ma być lekarstwem. Ma być lekarstwem, którego potrzebują ludzie chorzy. Mają zbolałe, złamane serca, chore dusze. A więc prawda ma przynosić taki efekt naprawczy, uzdrowieńczy, zachęcający. Ale żeby taki efekt ona przynosiła, to ta posługa prawdą musi być po pierwsze we właściwym duchu. Pamiętacie, jak kiedy Jan i Jakub prosili: Panie, Samarytanie nie chcą ci gospody uczynić, ty nam nie przeszkadzaj, my będziemy prosić, niech ogień z nieba stąpi i zniszczy ich. Jak to? Tobie nie chcą pomóc? To my to wszystko robimy? A Pan Jezus wtedy mówi: nie wiecie wy, jakiego jesteście usposobienia, jakiegoście ducha. To nie na tym polega duch ewangeliczny. A więc prawda musi być głoszona we właściwym duchu. We właściwy sposób. Prawda nie może być jakimś biczem zmuszającym. Prawda musi być podana jako coś smacznego, coś przyjemnego, coś miłego. Coś, co sprawia przyjemność. No i prawda musi być podana we właściwym czasie. Mędrzec Salomon mówi: słowo według czasu wyrzeczone, jak jest piękne, jak jest jabłko w wyrzezaniu srebrnym, tak słowo do czasu powiedziane. A brat Russell w pewnym miejscu powiedział, że czasami słowa wypowiedziane we właściwym czasie decydowały o losach narodów. A więc prawda powiedziane we właściwym duchu, we właściwy sposób i we właściwym czasie przynosi błogosławieństwo. I jeśli takie efekty są, to ci, co byli nosicielami, nośnikami, narzędziami w przekazaniu tej prawdy, jak się cieszą, że ktoś z tego powodu został uszczęśliwiony, że ktoś z tego powodu cieszy się dobrze. A to szczególnie, drodzy braterstwo, daje się zauważyć kiedy? Wtedy, kiedy człowiek słaby upada. Kiedy on potrzebuje pomocy, kiedy jemu przydarzy się jakieś niepowetowanie, to taka osoba potrzebuje balsamu, ona potrzebuje współczucia, ona potrzebuje sympatii, wyrozumiałości. A czasami nawet drobne wykroczenie jest bezpardonowo potępione. Osoba osądzona, dobita, wdeptana w ziemię dosłownie. Tak ludzie czasem się zachowują. A więc już powiedziałem, że w naszej społeczności bracia, którzy są uprzywilejowani, mogą usługiwać, nie pobierają ani opłat za swoje usługi, cieszą się, że mogą uczynić coś dobrego dla drugich. Ale są społeczności chrześcijańskie przecież, w których kaznodzieje, pastorzy, księża są płatni. Oni z tego się utrzymują. Ludzie się do tego już przyzwyczaili i mówią, no przecież
z czegoś musi żyć. Do tego stopnia, że uważają to za normalne. A duchowe posługiwanie stało się zawodem, rzemiosłem, sposobem na życie. I drodzy braterstwo, no musimy powiedzieć tak, że w Biblii są pewne wątki biblijne, są pewne teksty biblijne, które zdaje się jakby popierały taką myśl, że za pewną służbę, nawet tę duchową, należy się zapłata. Przywołam tutaj z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, 13 i 14 wiersz. Mówi tak. A zaś nie wiecie, iż ci, którzy około rzeczy świętych pracują, ze świętych rzeczy jadają? A którzy ołtarza pilnują, wspólną cząstkę z ołtarzem mają? Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. A w innym miejscu Paweł przytacza, mówi, nie zawiążesz wołowi młócącemu gęby. Jak on tam parę kłosów skubnie i zje, to nie jest to żadne przestępstwo. I zdawać by się mogło, no tak, rzeczywiście, taka jest rada. Ale ten sam apostoł, który te słowa zacytował, zauważmy, co mówi na swój temat. 9 rozdział, od 15 do 17 tekstu. Mówi tak apostoł, alem ja nic z tych rzeczy nie używał. I nie pisałem tego, aby się tak przy mnie dziać miało, bo mnie daleko lepiej umrzeć, niżby kto przechwalanie moje miał próżnym uczynić. Bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie opowiadał. Albowiem jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę. Jeśli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono. Czyli jeśli odbieram zapłatę, to wypełniam pewne posługi szafarskie. A więc nasi bracia, czy to w zborze, czy poza zborem, póki mogą, to pracują. Póki mogą, pracują zawodowo, korzystają lub jeśli już skończyli pracę zawodową, to są albo na rencie, albo na emeryturze. Mają swoje środki utrzymania, nie są obciążeniem dla zboru, dla kościoła, ani obciążeniem dla kogokolwiek. Wręcz odwrotnie, jeszcze ze swoich środków i ze swoich możliwości łożą na potrzeby innych. A więc w ten sposób starałem się pokazać w usłudze Elizeusza, proroka, który odmówił przyjęcia jakichkolwiek darów ze strony tego przecież, który chciał się odwdzięczyć za uleczenie. On to docenił. Ale właśnie postawa proroka Elizeusza jako tego dobrego sługi w duchu Ewangelii, choć Ewangelii wtedy jeszcze nie było, prawda? Ale on tego ducha ewangelicznego pokazał, że jako z upoważnienia Bożego jest sługą Pana, to on za te posługi nie bierze żadnych odpłatności. Przejdźmy do tej drugiej postaci, do Gezero, do postaci negatywnej. Bo okazuje się, że służba Ewangelii może być nadużywana. I właśnie ów Gezy, sługa Elizeusza, nam to pokazuje. Jak on się zachował? Jak on zobaczył tego Namana i te kosztowności i dowiedział się, ile złota, ile srebra on ze sobą ma, to jemu oczy zaiskrzyły. Mówi, jest okazja tutaj się wzbogacić. To jest okazja, która minie bezpowrotnie. Nie mógł pogodzić się, dziwił się, dlaczego jego pan, prorok Elizeusz, nic nie wziął z tych rzeczy. To była taka niepowtarzalna okazja. On nie zważał na nieuczciwość, która go do tego motywowała. Nie zważał na kłamstwo, którym się posłużył, bo wymyślił, że tam jacyś młodzi ludzie przyszli i potrzebują i sługa go wysłał, żeby pan jego wysłał, żeby on coś dla nich wziął. Nie zważał na fakt, że on niczego nie wniósł w uzdrowienie Namana.
niczego nie wniósł. A mimo to chciał tutaj osiągnąć pewne korzyści. I zrobił to, bo jak się okazało, gdy tylko Naaman ze swoim orszakiem wraca już po uzdrowieniu, ujechał jakiś kawałek drogi, no i ten Gezy nie mógł sobie podarować i mówi, to ja pojadę za nim i tam dopędzę go i coś wyłudzę od niego. No i tak zrobił oczywiście. Kiedy powrócił, on oczywiście tam otrzymał więcej niż prosił od Naamana. Naaman dał więcej niż on prosił. Jak wrócił, Elizeusz, prorok, pyta, Gezy, gdzie byłeś? A mówi, nigdzie nie byłem. Ja nigdzie nie tego. Skąd wracasz? Gdzie byłeś? Gezy kłamie w żywe oczy, że nigdzie nie był. To nam przypomina zachowanie się Kaina. Pamiętacie, jak Kain zachował się? Pan mu pyta, gdzie jest Abel, twój brat? On mówi, nie wiem. I jeszcze arogancko dodaje, a czy ja jestem stróżem mego brata? Więc zachowuje się arogancko. Albo przypomina nam sytuację, scenę w Wieczerniku. Pan Jezus ze smutkiem wyraża do swoich uczniów myśl, przykro mi, ale jeden z was mnie zdradzi. I nie dziwimy się, że tych 11 oprócz Judasza mówi, Panie, czy to ja jestem? Że tak zadawali sobie pytanie. No gdybym ja tu rzucił hasło i powiedział, ktoś z was tu jest złodziejem, no to każdy z was by mówił, bracie, czy ty o mnie myślisz? Czy ty mnie nazywasz złodziejem? Czy ty myślisz, że ja jestem tym złodziejem? Więc, że inni tak byli zaskoczeni tym, tą sprawą, że Jezus powiedział, że jeden z was mnie zdradzi, to trudno się dziwić, bo czy Piotr, czy Jan, czy Jakub, czy inni mówią, no przecież nic takiego nie czujemy na sobie, żadnych, niczego żeśmy nie zrobili przeciwko Panu. Ale dziwimy się, że ten, który już był w zmowie, który już siedział jak na szpilkach, bo wiedział, że tam już kapłani czekają i te 30 srebrników dostanie, on też ma czelność powiedzieć i do Pana się zwrócić, Panie, czy ty myślisz, że to może ja jestem? Czy ty o mnie mówisz? A więc popatrzcie, jak zło potrafi, jak egoizm, jak samolubstwo potrafi wyprowadzić człowieka daleko w pole, w złym kierunku. Jak niegodziwym jest takie zachowanie i jak godnym potępienia. I trudno się dziwić, że że Elizeusz był oburzony na postawę, na zachowanie, na postępek Gezego, swego sługi, że dopuścił się takiego czynu niecnego. Elizeusz go zdemaskował. Elizeusz powiedział mu, że zna całą prawdę w tej sprawie. To, że ty mi mówisz, że nigdzie nie byłeś, to jest wszystko nieprawda. Ja wiem całą sprawę. Nie mamy napisane w tym opisie, na jakiej podstawie Elizeusz mógł tak powiedzieć. Możemy się domyślać i sługa pański mówi tak, to może być coś w rodzaju napodobieństwo, jak święty Piotr powiedział Ananiaszowi i Safirze, że oni nie oddali uczciwie, rzetelnie całej kwoty za ziemię sprzedaną, tylko część zatrzymali dla siebie w tajemnicy. Oni mogli powiedzieć, że my dajemy połowę, a połowę chcemy dla siebie zatrzymać i byłoby wszystko okej. Ale oni powiedzieli, że oni wszystko oddali. A wtedy apostoł Piotr, który właśnie w jakiś sposób przez wpływ Świętego Ducha znał ich zachowanie i wiedział, że oni kłamią, nieuczciwie zachowują się. No i oczywiście, jak pamiętamy, koniec był bardzo dramatyczny, bo i Ananiasz, i Safira nagle pomarli. Spotkała ich kara. A więc ta przykra scena Gezego i jego zachowanie pokazuje dla nas, że nie wszyscy, którzy
podejmują się służby albo spełniają tę służbę ewangeliczną, są uczciwi, bezinteresowni i spełniają ją z prawdziwej miłości. To pokazuje, jak daleko samolubstwo opanowało ludzi. I jeśli, drodzy, opanowuje to ludzi światowych, w sensie takim mówię, w sensie ogólnym, to ubolewamy z tego powodu, ale bardzo ubolewamy z tego powodu, że również to samolubstwo wkroczyło na pole chrześcijańskie, w łono ludzi wierzących, że oni też poddali się temu bardzo niekorzystnemu, złemu wpływowi. Popatrzcie, przywołam niektóre fragmenty. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. Tam on mówi od 1 do 5, ale ja tylko zacytuję 5 wiersz. Bo on tam mówi o tym, jak zło się rozprzestrzeniało i tak dalej. I teraz 5 wiersz mówi, którzy mają kształt pobożności, czyli udają sług Ewangelii, udają ludzi nabożnych i tak dalej, ale się skutku jej zaparli i tych się chroni. Czyli nie wypełniają uczciwie, rzetelnie swojej służby. List do Filipian, 1 rozdział, 15 wiersz. Mówi tak, wszakże niektórzy z zazdrości i ze sporu, a niektórzy z dobrej woli Chrystusa każą. A więc mówi, niektórzy przez zazdrość, przez spory, a inni w uczciwy sposób opowiadają Ewangelię, opowiadają Chrystusa. A Paweł apostoł w liście do Tymoteusza w 1 liście i w 3 rozdziale, kiedy mówi o tym, jaki powinni być sługa, którego bracia mają wybrać, czy to na starszego, czy na diakona, a w tym momencie, kiedy mówi o starszym, to mówi między innymi niesprośnego zysku chciwy. Mówi, wybierzcie takiego, który jest zdolny do nauczania, mający rodzinę w dobrym poszanowaniu i tak dalej, i tak dalej. I między innymi mówi niesprosnego zysku chciwi. Czyli byli tacy, zresztą co tu dużo mówić, przecież Judasz, który nosił mieszek, to właśnie on myślał sobie tak, że 30 srebrników wpadnie mi do kasy, a Pan Jezus może tam jakoś sobie da radę. A więc chętny takiego nieuczciwego zysku. No i można by było przytoczyć wiele innych myśli na tę okoliczność, jak to również w 2 liście do Koryntian, 11 rozdział od 13 do 15 wiersza przeczytam. Albowiem takowi fałszywi apostołowie, mówi o fałszywych apostołach, którzy są robotnicy zdradliwi, którzy się przemieniają w apostoły Chrystusowe. A nie dziw, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości, niewielka tedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości. Czyli apostoł tu ujawnia nam sytuację taką oto, że wśród tych, którzy powołują się, że są sługami Ewangelii, że są upoważnieni, że są mianowani, że są wyświęceni i tak dalej, okazuje się, że apostoł mówi, że mogą być fałszywymi apostołami, nie tymi wybranymi przez Pana. A w objawieniu jeszcze mamy napisane 2 rozdział i 2 tekst. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. I znalazłeś ich, że są kłamcami. Albo w innym jeszcze miejscu, że pozwalasz Jezabeli uczyć w kościele, tej pogańskiej bogini i tak dalej. A więc to są świadectwa, które pokazują, mili braterstwo, że tak miało miejsce. Zresztą Biblia nie ukrywa, bo ona mówi, że tak będzie. Cóż to, apostoł Paweł sam mówi, bracia, ja to wiem, że po moim odejściu między was wejdą wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą i tak dalej. A więc to było zapowiedziane. Powstanie człowieka grzechu było przepowiedziane. Odstępstwo, ogólna niewiara. To były przecież przewidziane sytuacje, do jakich chrześcijaństwo doszło.
jest takie powiedzenie: sukces ma wiele ojców, ale porażka jest sierotą. Widzimy to wszędzie. W świecie, ileż to tak jest ludzi takich, że kto inny pracował na jakieś efekty, a kto inny przychodzi i nastawia swoją pierś do brania odznaczeń, orderów i tak dalej. W świecie, w kulturze jedni drugich wygryzają i tak dalej, a więc to jest widoczne. Ale to także dało się zauważyć wśród chrześcijan. Ten zły stan rzeczy, on także dostępuje do chrześcijan. I brat Russell pięknie mówi, że to jest statek płynący na falach morza i statek, który jest ciosami przeciwnika uszkadzany i tymi otworkami woda dostaje się do okrętu. Czyli zło ze strony świata, ono przedostaje się różnymi sposobami w sferę religijną. To jest, jak już powiedziałem, widoczne wśród różnych sfer. Tylko jak to między ludźmi światowymi dzieje się, to my z politowaniem patrzymy i ubolewamy z tego powodu. Ale bardzo nam jest nieprzyjemnie, jeżeli dowiadujemy się, że wśród chrześcijaństwa, w którym istnieją wyższe standardy, wyższe oczekiwania i tak dalej, że to także tam znajduje pewne formy i pewne przejawy, że takie zjawiska także zachodzą. Tak jak to pokazuje nasz opis o tym słudze Elizeusza Gezym. I tu znowu zacytuję z innej teraźniejsze prawdy fragment, który mówi tak. Z drugiej strony zwróćcie uwagę na podłość Gezego, sługi Elizeusza, który mimo iż był świadkiem mocy Bożej uwidocznionej w proroku, nie otrzymał prawdziwego i rzeczywistego błogosławieństwa w rozwinięciu właściwego charakteru. Jego serce przepełnione było samolubstwem. Gezy żałował, że hetman nie pozostawił upominków. Pośpiesznie wyruszył za Rydwanem Namana i przez kłamstwa oraz fałszerstwo dokonane w imieniu swego pana wyłudził upominki znacznej wartości, otrzymał też więcej niż to, o co prosił. Prorok pański, rozważywszy całą sprawę, ogłosił, że karą za złe postępowanie będzie trąd Namana. Tak więc, choć przykro nam to powiedzieć, są pewne jednostki mające styczność z prawdą i poświęconymi sługami pańskimi, które nie wzięły z ducha prawdy, ani też z ducha jego prawdziwych sług, którymi rządzi samolubstwo i które ostatecznie z tego właśnie powodu nie tylko nie zdołają otrzymać wielkich błogosławieństw takich, jakie skierowane były do Namana, lecz dodatkowo popadną w boską niełaskę. Tak jak Gezy, ten trąd, który ciążył albo który spoczywał na Namanie, potem spadł na Gezego jako rodzaj ukarania za jego nierzetelność, nieuczciwość, nielojalność i tak dalej. Przywołam tutaj niektóre teksty biblijne na taką okoliczność. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Zauważmy, parę myśli przywołam. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wiersze od 4 do 6. Mówi tak, no tam wcześniej, od 2. Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Przyjęli na siebie obowiązki religijne, posługi wobec ludu. Przecież wszystkiego, czego by wamkolwiek rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie. Ale według ich uczynków nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią. A co robią? A mówi tak. Wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi. Rozszerzają bramy swoje, rozpuszczają podołki płaszczów, nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w bużnicach
i pozdrawiania na rynku, aby je nazywali ludzie mistrzu, mistrzu i tak dalej. Następnie w wierszu 14. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie. Od 23 do 25. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki, z anyżu, z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie: sąd, miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a on ich nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara i wielbłąda połykacie. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz są pełne drapieństwa i zbytku. I 27 i 8. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, i żeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości. Także i wy z wierzchu zdajecie się być ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełniście obłudy i nieprawości. I jeszcze kilka innych tekstów mógłbym przytoczyć, między innymi Ezechiel do pasterzy w 34 rozdziale mówi: i zali pasterze trzody paść nie mają, jeżeli są pasterzami, to przyjęli na siebie obowiązek pasienia trzody. A jak oni się zachowywali? A mówi tak: tłusto siadacie, wełną się przyodziewacie, chorych nie zawiązujecie, słabych nie leczycie, owszem, surowie i srodze nad nimi panujecie. No i wiele innych tekstów biblijnych, ale myślę, że te są wystarczające i przekonywujące nam o tym, że niektórzy pod pozorem służby ewangelicznej pragną czerpać zyski, korzyści i tak dalej. Z powyższych tych myśli wyłania się myśl właśnie taka, że dla niektórych usługiwanie Ewangelią jest zupełnie obce od tego ducha, który pobudzał Elizeusza, który bezinteresownie, ze świadomości, że może komuś pomóc, czynił to dobro. Był ucieszony z tego powodu, że ktoś stał się zdrowym. Był chorym, a stał się zdrowym. Jeżeli ktoś komuś może coś doradzić, dać dobrą radę, przyjść z pomocą, to człowiek prawy i uczciwy czuje z tego powodu satysfakcję. Cieszy się. Cieszy się, że ktoś komuś się poprawiło. Że ktoś z dołka wyszedł. Że ktoś wydostał się ze swoich nieszczęść i tak dalej. I że ja mam jakiś tam minimalny udział, że mogłem mu w tym pomóc. Ale są tacy, jak już żeśmy czytali, z zazdrości, z przekory, ze sporu to czynią. A więc, prawda, jest często tak, że usługiwanie Ewangelii polega na tym, że ich samolubstwo, pożądanie zaspokojenia swojej próżnej, niezdrowej ambicji jest tym pożądaniem. Oni dopiero wtedy się czują spełnionymi, jak osiągną te tytuły i jak dzięki tym tytułom mają majątności, bogactwa i tak dalej. Jak to może się dziać? Mili braterstwo, w naszym zborze mieliśmy takiego brata. Zresztą nie on jeden, ale było więcej, tak, którzy postanowili za wszelką cenę, żeby być diakonem w zborze. Inni mówią, że chcą być starszym, a inni mają jeszcze wyższe aspiracje, żeby zostać ewangelistą, no i pielgrzymem. Mają ambicje takie. To jest ich celem. A jak to osiągną, to są zaspokojonymi, spełnionymi. A potem w swoich usługiwaniu własne ego preferują. Tak jak ja powiem kazanie, to nikt nie powie. Bo ja mam wykształcenie,
bo ja to potrafię, a inny, ten brat, to jemu słownictwa brakuje, on nie używa takich słów on, prawda, a więc to nie jest, jak ja powiem kazanie, o, to jest ważne, bracia, powinniście mnie słuchać i tak dalej. Mieliśmy takiego jednego brata, który był z tych, którzy przyszli do prawdy na skutek tej działalności w zakładach karnych. On sobie postawił za cel, ponieważ wiedział o tym, że brat z Poznania, ten Opałkowski, że brat Opałkowski jest już ewangelistą, jest pielgrzymem, to on sobie też powiedział tak i to mówił do braci wprost, za 2 lata ja muszę być pielgrzymem. Taką poprzeczkę, taki cel sobie postanowił. A dzisiaj go już nawet nie ma w naszych kręgach. Był przez jakiś czas we Wrocławiu, obecnie jest prawdopodobnie w Lesznie. No ale nieważne. W każdym razie ludzie mają różne ambicje. Ludzie nie biorą pod uwagę tego, że można być dobrym, pożytecznym, uczynnym, w sposób bezinteresowny, na zasadzie, jak powiedziałem, wolontariatu, na zasadzie otrzymywania satysfakcji, że mogę komuś coś dobrego uczynić. Nie, ja muszę osiągnąć tytuł, to musi mnie łechtać, to musi mnie sprawiać przyjemność, satysfakcję, zadowolenie, inaczej to nie będę spełniony. A więc w tych dwóch postaciach, z jednej strony Elizeusza, a z drugiej strony jego sługi Gezego, mamy pokazane dwa, tak jak tytuł mówiłem, dwa różne usługiwania Ewangelią. Jeden uczciwy, przynoszący błogosławieństwo, przynoszący chwałę Panu Bogu, podnoszący sztandar prawdy, pomagający w spełnieniu urzędu, niosący pomoc tym, dla których ta służba jest wykonywana. I ten drugi negatywny, który ma polegać tylko na zaspokojeniu własnych ambicji przerośniętych, na zaspokojeniu samego siebie, dogadzaniu sobie i tak dalej, a tak na dobrą sprawę ta usługa nie jest błogosławieństwem, nie przynosi chwały Panu Bogu i tak dalej. Mili braterstwo, cóż pozostaje, jeżeli ujrzeliśmy dwa sposoby, wybierzmy ten dobry. Jaki? Ano ten, który zaprezentował nam prorok Elizeusz. I myślę, że my będziemy błogosławieni, prawda będzie triumfowała, odbiorcy naszej służby będą błogosławieni, a więc wszyscy otrzymają korzyści. Życzę Wam z tych rozważań błogosławieństwa Bożego i sam tego prawdę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy.